Zorganizowanie przyjęcia niespodzianki jest dziecinnie proste. Przygotuj pyszne przekąski, udekoruj pokój, zrób fajne zaproszenia i wręcz jaskrawe, zabawne prezenty. Zobacz nasze nowe wideo, by poznać lifehacki na przyjęcie urodzinowe. Stefcia zalewa się łzami. Jej przyjaciele kompletnie zapomnieli o jej urodzinach. A oto i oni. Chłopcy zrozumieli powagę sytuacji. Mocno ją zawiedli. Trzeba to naprawić i to szybko. Koledzy wpadli na plan. Operacja urodziny do uratowania za wszelką cenę. Pora zaczynać. Ben przygotowuje mieszkanie do fajnego przyjęcia. Ustawia stół i upewnia się, że obowiązkowy element każdej imprezy, balony, są na miejscu. Ben zna szybki trik, by utrzymać balony pod sufitem. Potrzyj balony o włosy. Niech przyczepią się do sufitu za pomocą elektrostatyki. To dopiero czary. Balony same się trzymają. Prawa fizyki są najlepszym przyjacielem każdego projektanta wnętrz. W międzyczasie Stevie tworzy zaproszenia dla przyjaciół Stefci. I to nie byle jakie. Te będą w specjalnych słoikach. Napisz czas i miejsce imprezy na małej kartce papieru. Zalaminuj przezroczystą taśmą. Przygotuj slajma. Dodaj boraksu do kleju Elmer's. I pomaluj farbami akrylowymi. Wymieszaj slajma. Włóż w niego notkę. A slajma do małego szklanego słoiczka. Udekoruj tasiemką. Zrób wiele kolorowych zaproszeń. Sylwia otwiera słoik. Nigdy wcześniej nie spotkała się z takim zaproszeniem. Masz w nim nie tylko adres, ale i slajmy. Jak oryginalnie. Stevie wręcza resztę przyjaciołom w szkole. Każdy z nich dostanie slajmowe zaproszenie. Stevie ogarnął rozdawanie zaproszeń i wraca do pomagania kumplowi. Potrzebujemy słodyczy pasujących do herbaty. Mamy to. Stevie zrobi szybkie cupcake'i. Wymieszaj 4 łyżeczki mąki, 4 łyżeczki cukru i 2 łyżeczki kakao. Dodaj 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Wymieszaj. Osobno wymieszaj 2 jajka, 2 łyżeczki śmietany i 2 łyżeczki oleju roślinnego. Wymieszaj mokre i suche składniki. Wymieszaj ciasto. Wypełnij silikonową foremkę do cupcake'ów do połowy. I wstaw do mikrofalówki na 2 minuty. Udekoruj rozpuszczoną czekoladą. I kolorową polewą. Stevie przynosi swoje pyszne domowe babeczki. Nie jedz ich. Musimy poczekać na Stefcie i jej gości. Ale to nie powstrzyma kolegów. Ich test smaku przeszedł pomyślnie. Te babeczki są genialne. Ale nadal brakuje nam pyszności na przyjęcie. No nie. Teraz Ben bierze się za przygotowania. Obierz jabłko, banana, kiwi i mango. Potnij na duże kawałki. Usuń czubek od dużej strzykawki. Potnij i włóż owoce do niej. Włóż drewniany patyczek. I wyciśnij pyszne szaszłyki. Zrób kilka owocowych szaszłyków. Umieszczaj owoce na zmianę. Szef kuchni Ben naprawdę się stara. Te przystawki są świetne dla dużych grup przyjaciół. A oto i oni. Wszyscy goście dotarli na miejsce. Sylwia przyniosła odświeżające napoje w wazie z lodem. Wypełnij balony wodą i zwiąż je. Zamruź. Włóż zamrożone balony do wazy z kilkoma puszkami napojów gazowanych. Teraz mamy zimne napoje, przekąski i prezenty. Przyprowadźmy naszą jubilatkę.
Wprowadzamy Stefcię z zawiązanymi oczami. Możesz zdjąć opaskę. Niespodzianka! Oto konfetti specjalnie dla ciebie. Przytnij balon. Odetnij denko od papierowego kubeczka. Przywiąż balon na kubek. Zawiąż koniec. Zabezpiecz balon dekoracyjną tasiemką. Wypełnij balon konfetti i brokatem. Ben przygotował błyszczące urodzinowe fajerwerki, używając własnoręcznie zrobionych wyrzutni. Pora na zabawę! Każda jubilatka zasługuje na koronę. Przyklej stare puzzle do opaski do włosów. Zrób koronę. Udekoruj akrylowymi farbami w sprayu. Pokryj koronę klejem i spryskaj brokatem. Udekoruj ją kryształami górskimi. Teraz to jasne, że królową imprezy jest Stefcia. Przyszła pora na prezenty. Tyldzia wręcza kolorowy, jaskrawy bukiet zrobiony ze squishy. Nabij squisha na drewniany patyczek. Owiń go tasiemką. Zawiń patyczek w dekoracyjnej taśmie. Udekoruj kilka różnych squishy. Dodaj do patyczków tasiemki do prezentów i kokardki. Zbierz je razem w bukiet. Owiń bukiet papierem do prezentów i bibułą. Udekoruj go wypełnieniem do prezentów i kolorowymi pomponami. Wow! To najbardziej niespotykany bukiet, jaki kiedykolwiek dostała Stefcia. Aż korci ją, by go ściskać. Basia wręcza jubilatce wielką kartkę, by zagwarantować jej słodkie życie. Przyklej dwie białe tektury do scrapbookingu do dużej kartki kolorowej tektury. Zrób bazy na słodycze z dekoracyjnego papieru. Przyklej je do tektury. Dodaj wstążkę na wierzchu. I przywiąż do niej słodycze. Każdy z nich powinien mieć swoją podstawę. Napisz życzenia urodzinowe. Natnij na zagięciu. I złóż kartkę. Udekoruj okładkę. Potnij wzorzysty papier w kawałki. Dodaj balon. I przyklej na papierze, by wyglądał jak wybuch konfetti. Stefcia nie spodziewała się znaleźć ulubionych słodyczy w kartce. Jest na niej tyle miłych życzeń. Dzieli się słodyczami ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi. Teraz pora Sylwii na wręczenie prezentu. Zwyczajne balony? Ani trochę. To polowanie na skarby. Musisz znaleźć prezent w jednym z tych balonów. Wsyp brokat do balonu. Włóż niewielki prezent, na przykład ładny naszyjnik. Nadmuchaj balon i zwiąż go. Nadmuchaj pozostałe balony z brokatem. Zbierz balony i zwiąż je wstążką. Dodaj wielką agrafkę do wstążki. Stefcia pęka wszystkie balony. Wybuchy i brokat są wszędzie. A oto ten właściwy. Stefcia otrzymuje swój prezent w ostatniej eksplozji. Jaki ładny naszyjnik. To było zabawne. A teraz najlepszy prezent z ich wszystkich. Wielka niespodzianka od chłopców. Co może być w tym wielkim pudełku? Potnij kolorową bibułę w paski. Rozciągnij ją. Niech wygląda jak ścinki. Włóż pudełko wewnątrz większego pudełka ozdobionego materiałem. Wsyp całe ścinki na wierzchu. Udekoruj wielkie pudełko dużą kokardą. Stefcia otwiera pudło. Spójrz na te wszystkie ścinki. I goście się w nich topią. A prezent jest na samym dnie. Wow! Nowy gadżet! Impreza się rozkręca. Wszyscy się dobrze bawią i tańczą.
Przynieśmy lody o smaku Coca-Coli. Nalej kolę do foremek do lodów. Włóż do zamrażalnika na 30 minut, by napój trochę zamarzł. Wymieszaj kolę ze śmietaną kremówką i dodaj czubatą łyżkę cukru pudru. Wymieszaj. Wypełnij w całości foremki. Zamknij foremki i włóż je do zamrażarki, by w pełni zamarzły. Zimne lody są idealne dla gorącego przyjęcia. Co za nietypowy smak! Przyjaciele zrobili imprezę stulecia! Podobały Ci się nasze lifehacki dla fajnej imprezy urodzinowej? Daj nam znać w komentarzach, z których z nich skorzystasz następnym razem na urodzinach. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych lifehacków od TrumTrum.